Wyobraźcie sobie, że wcielacie się w rolę najbardziej zaufanego doradcy królowej. Fantastycznie władacie bronią białą i palną. Świetna kondycja fizyczna zapewnia wam ogromną zwinność i szybkość, a bystry umysł pomaga w radzeniu sobie nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Królowa ufa wam bezgranicznie życiem swoim i swojej córki. I wreszcie, kiedy nadchodzi ten kluczowy moment, kiedy królowa oraz jej córka znajdują się w bezpośrednim niebezpieczeństwie, kiedy już macie stanąć do bezpardonowej, brutalnej walki na śmierć i życie, oto krótki samouczek dla najbardziej zabójczego człowieka w Dunwall na temat tego, jak dobyć miecza. Dishonored jest z punktu widzenia samouczków grą bardzo ciekawą, bo pokazuje jednocześnie, jak zrobić je dobrze i jak robienia ich raczej unikać. Bo mamy tutaj z jednej strony sytuację wspomnianą wcześniej, wyrywające z immersji komunikaty, które zatrzymują pełen napięcia i dynamizmu moment, scenę, kiedy tak naprawdę zawiązuje się akcja. I żeby było mało, jest to komunikat, który teoretycznie uczy Corvo, czyli głównego bohatera i wytrenowanego wojownika, jak posługiwać się bronią, mimo że gra sugeruje, że mieczem ten gościu machał, kiedy my wchodziliśmy jeszcze na dywan po drabinie. Wybija to zupełnie z rytmu, mimo że wiadomość jest oczywiście skierowana tak naprawdę do gracza. Z drugiej zaś strony mamy jeszcze w grze dwa inne samouczki, tym razem zrobione już nieco lepiej. Najpierw jest to gra wchowanego z Emily, córką królowej. I tutaj również pojawiają się te ogromne komunikaty, które zatrzymują akcję, ale one pełnią funkcję raczej dopełnienia tych informacji, które gra przekazuje nam poprzez samą rozgrywkę. Corvo nie musi się uczyć przecież skradania, ale podstawowe jego elementy zostają przedstawione graczowi poprzez zabawę wchowanego z dzieckiem. Zupełną nowością są także magiczne moce, którymi Corvo, a razem z nim gracz, uczy się posługiwać. Są to przykłady dosyć zgrabnego wkomponowania samouczków do fabuły gry, które nie tylko nie przeszkadzają w odbiorze historii, ale też naprawdę faktycznie czegoś uczą, a to, jak sami pewnie wiecie, nie zawsze jest tak oczywiste, jak faktycznie być powinno. Jak jednak pogodzić to, że najwięcej frajdy daje granie postacią potężną, silną i sprawną w tym, co robi, dzięki czy to wieloletniemu doświadczeniu, czy supermocom, z tym, że gracz takiej wprawy nie ma i trzeba mu to jakoś sprawnie wszystko wytłumaczyć? Cóż, najbardziej eksploatowanym rozwiązaniem jest amnezja głównego bohatera albo wydarzenie, które odbiera lub osłabia jego zdolności. Tym tropem poszedł pierwszy Wiedźmin i tu było to zrobione o tyle dobrze, że było ściśle powiązane z fabułą i nie odnosiło się jedynie do umiejętności Geralta, ale także do jego relacji z innymi postaciami i w ogóle był to dosyć ważny wątek w fabule, także i w drugiej części. Myślę, że kluczowe jest także umiejętne rozłożenie samouczka w czasie. Nie ma przecież nic złego w tym, by gracz uczył się nowych rzeczy wraz z postępem gry, a na samym początku zapoznany został tylko z absolutnymi podstawami, które są mu potrzebne do rozgrywki. Zasypanie informacjami, jak w tutorialu do Crusader Kings 2, może gracza przytłoczyć i zniechęcić do dalszej gry, co jest o tyle przykre, że na przykład omawiana strategia jest grą fantastyczną i naprawdę ma ogromną ilość głębi. Popularnym i całkiem niezłym rozwiązaniem w tego typu grach jest udzielenie wsparcia na bieżąco, kontekstowo. Kiedy pojawia się jakiś nowy element gry, nasz asystent tłumaczy nam pobieżnie, o co w tym wszystkim chodzi, lub po prostu doradza. Nie działa to idealnie, bo łatwo popaść czy to w skrajną upierdliwość, jak w przypadku Navi z Zeldy, czy z kolei w zbyt lakoniczne wiadomości, które niewiele nam tak naprawdę wyjaśniają. Jednak uważam, że to wciąż rozwiązanie lepsze od kilkugodzinnego interaktywnego filmu instruktażowego, bo czasem tym właśnie są te mniej udane tutoriale. Czasem, nawet jeśli pomysł na zapoznanie gracza z zasadami gry jest z założenia słuszny, to jego realizacja może wciąż pozostawiać naprawdę wiele do życzenia. I tak, pierwszy driverze, mówię o tobie. Nie znam kompletnie gry, odpalam ją po raz pierwszy, moja znajomość angielskiego jest powiedzmy umowna i nawet nie wiem, gdzie mam przypisany hamulec ręczny, a tutaj mam minutę na wykonanie całej listy trików, które nie są w żaden sposób objaśnione, nie wiem, jak to zrobić i na przykład co znaczy speed, że mam się rozpędzić, że mam osiągnąć jakąś prędkość,
ale na jak długo? Jaką prędkość? Dziś bardzo prosto sprawdzić to w necie i można to zrobić naprawdę 3 kliknięciami, ale umówmy się, że jeśli by przejść samouczek, trzeba odpalić internet, to coś zdecydowanie poszło nie tak. Jeśli pamiętacie nieco starsze gry pokroju Super Mario czy Mega Mana, to pewnie kojarzycie, że tam samouczków nie było. Gra po prostu robiła się coraz trudniejsza, a pierwsze etapy były dla gracza taką możliwością powolnego przetestowania podstawowych mechanik i panujących w grze zależności. Fakt, była to metoda prób i błędów, ale od razu na stałe wryło się graczowi do głowy, że monety i grzybki są dobre, to źle brzmi, a gumbasy powodują śmierć i smutek. Nie były potrzebne komunikaty, nie były potrzebne wskazówki. Czyli co? Kiedyś to było lepiej. Dziś to nie umieją robić samouczków ani gier. No, nie do końca tak to wygląda, bo dziś gry są już o wiele bardziej złożone i przede wszystkim różnorodne. Ale te idee płynnego wdrażania zasad do gry bardzo fajnie widać wciąż dalej w niektórych nowszych produkcjach, na przykład w Portalu. To tak naprawdę jeden wielki samouczek. Właściwie przez cały czas poznajemy kolejne zależności, mechaniki czy sposoby na wykorzystanie tytułowych przejść. Gracz uczy się tak naprawdę grając i wszelkie tekstowe komunikaty są tutaj zastąpione komentarzami GLaDOS, więc wszystko to nabiera tutaj jeszcze takiego fajnego, humorystycznego zabarwienia. Co ciekawe, w niektórych przypadkach jest to wynik feedbacku testerów, którzy w konkretnych momentach po prostu się gubili. Tak jak miało to miejsce na przykład na poziomie, w którym wykorzystuje się po raz pierwszy zasady zachowania pędu i gdzie GLaDOS dosyć łopatologicznie nam to tłumaczy. Wielu testerów w tamtym momencie się zatrzymywało, blokowało, ponieważ wtedy mechanika nie była wyjaśniona dosyć jasno. Portal momentum ended up being the hardest concept to convey. For this series of puzzles, which went through more design iterations than virtually any other part of the game, we introduced the idea of redirecting your momentum using portals slowly, step by step. We even have the AI voice pretty explicitly explain the elements of the puzzle, something we avoided throughout most of the rest of the game. Na szczęście zostało to naprawione i dziś nie powoduje to już większych problemów. Momentum, a function of mass and velocity, is conserved between portals. In layman's terms, speedy thing goes in, speedy thing comes out. Traktowanie bohatera gry oraz jednocześnie gracza jak idioty bardzo celnie piętnuje kilka gier z Far Cry Blood Dragon na czele. Zasypywani jesteśmy na początku dziesiątkami przerywających rozgrywkę komunikatów o tak prozaicznych rzeczach, jak na przykład tym, jaka jest różnica między zwykłym biegiem a sprintem. Portal 2 również robi gracza w bambuko, ucząc korzystania z kamery poprzez wpatrywanie się w obraz lub sugeruje kilkukrotnie, że na zadane przez Whitleya pytanie odpowiemy poprzez naciśnięcie spacji. Cognitive deterioration after a few months in suspension. Now you've been under for quite a lot longer and it's not out of the question that you might have a very minor case of serious brain damage. Do you understand what I'm saying? At all, does any of this make any sense? Just tell me, just say yes. Okay, what you're doing there is jumping. You just jumped. But never mind. Say apple. Co sprawia, że oczywiście Chell skacze, a Whitley uznaje, że nasza bohaterka doznała najwyraźniej urazu mózgu. Heheszki heheszkami, ale tak naprawdę przy okazji nauczyliśmy się, że spacja odpowiada za skok. Poza natrętnymi, wyskakującymi okienkami, dobrze wypunktowane zostają jeszcze w Blood Dragonie kompletnie niepotrzebne i nic nie wnoszące porady, które również przecież są jakąś formą tutorialu. Niestety. Kiedy dostajemy radę, aby rozejrzeć się, rozejrzyj się, automatycznie można sobie przypomnieć inne fantastyczne porady pokroju. Jeśli masz problem z tym bossem, postaraj się nie umierać i sprowadzić jego pasek zdrowia do zera. Zrobienie dobrego samouczka jest sprawą ogromnie ważną, bo wtedy właśnie okazuje się, czy gracz postanowi poświęcić grze więcej czasu, czy odbije się od niej i nigdy do niej nie wróci. Trzeba w krótkim czasie pokazać podstawowe zasady i jednocześnie gracza nie przytłoczyć. Dobrze skonstruowany tutorial nie tylko nienachalnie wdraża gracza w mechaniki gry, ale i sam świat przedstawiony, jak i dziejące się w nim wydarzenia. Jak w Uncharted, niech samouczek zacznie się jak u Hitchcocka od trzęsienia ziemi, ma się lać krew, a wagony kolejowe mają fruwać jak komary na Mazurach.
albo takie Detroit Become Human, gdzie samouczek jest jedną z lepszych, pełnych adrenalinnych scen w całej grze. Choć nie ukrywam, czasem szczerą radość budzi u mnie moment, kiedy wcielając się w rolę elitarnego zabójcy czy innego ultra super uber herosa, który mógłby pstryknięciem palca unicestwić życie na ziemi, przechodzę lekcję turlania się, jak ten sławny piłkarz. A jakie są wasze ulubione lub też mniej ulubione tutoriale? Dajcie znać w komentarzach, a tymczasem ja bardzo dziękuję wam za uwagę. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!